Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gameplaya Days Gone. Dzisiaj zajmiemy się misją w obozie Tucker, u starej baby Tucker, która zagania wszystkich do roboty. Jak się quest nazywa? Wróć do obozu Hot Springs bez spoczynku i porozmawiaj z Tucker. Okej, jest Tucker. Dick, mamy problem. No Tucker, co tam? Pamiętasz może, jak Alkai wspominał, że wieczyści jadą w naszą stronę? No, pamiętam. Mówił, że nie próbował ich zatrzymywać. Widzieliśmy, jak robili zwiad wokół Hot Springs. Nasi śledzili ich z powrotem do ich obozu przy urwisku na południe od Twin Craters. Jebani wieczyści. Nie martw się, zajmę się tym. Mamy rachunki do wyrównania. Rachunki? O czym ty znowu gadasz? Nieważne. Dobra, trzeba się wieczystymi zająć, bo się dziadostwo panoszy. Tylko ja musiałbym jeszcze uzupełnić trochę apteczki moje i zapasy. Bo w tej materii to mam lipę ostrą. Deacon, jak leci? Potrzebujesz. Hej, Alkai, chciałem zobaczyć, co masz. Nie, tu zaopatrzenie. Co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Dan. Musisz mi to sprzedać. Mogę ci coś jeszcze zaoferować? Się. Oj, już nie mogę. Equipment pełny. Zero bandaży, ale mam trzy apteczki. Tyle, że ja potrzebuję właśnie bandaże. O kurde, nie mam nawet mołotowów ani jednego. Niedobrze. Do następnego. Jest co zbierać. Właściwie to muszę się po prostu wyleczyć nawet teraz. Dobra. Mogłem kupić tą apteczkę teraz. Aj, dobra już. Nie będę kombinował. Daleko to? 1-2. O kurde, może powinienem jednak użyć tej szybkiej podróży. No, jak najbardziej tak. A, nie mogę. Dobra, już jestem na tyle blisko, że... No, jakąś tam pułapkę zostawili. A to były zombiaki, tak chyba sobie ocalały. Pomóż mi. Wydaje mi się, że tu. Mam cię. Kolejne trofeum. Nice. Siema, ziomek. Zaraz cię stamtąd wyciągnę. Zginiesz tutaj, ale wiem, gdzie znajdziesz bezpieczny obóz. Gdzie? Gdzie? Pójdę tam! Pójdę! Do Majka, rzecz jasna, tak? Mi się wydaje. Tak, do Majka. Hej, idź do Lost Lake. Znajdź Ricky Patty. Powiedz, że cię przysyła. Strasznie ci dziękuję. Myślałem, że się tam przykręcę. Powiedz, że to był Deacon. Będą wiedzieć. Dobra, leć i nie daj się złapać. U Majka będę miał. Jest bardzo dużo do rozwinięcia w kwestii motoru.
dodatków, także warto tam rozwinąć. Tam będę potrzebował naprawdę trzeci poziom. Że problem w tym, że u Takar też będę chciał mieć trzeci poziom, bo okazuje się, że ma tam magazynki większe do każdej z broni. Także to też podstawowa sprawa. Nie wiem, później zdecyduję, kogo najpierw rozwinę na trójkę. Na razie Majka chcę doładować na drugi poziom. Mam wrażenie, że ja tu byłem już. Ups. Za mało apteczek na taką imprezę. Jedźcie się! Chcecie spoczywać w wieszkę? To mogę wam pomóc. Nie jednego. Dobra. Najpierw sobie ich podnosić, bo bardzo często mają przy sobie właśnie jakieś apteczki i tego typu rzeczy. Przerwaj! Wiesz się! Słuchajcie! No dawaj, ty sukin synu! Dawaj! Dobrze idzie. Ale... Jakiś wąż? Dobra. Według minimapy już nikogo nie ma. Nie ma czerwonych znaczników, nie? Ale nie wiadomo jak to. Różnie to bywa. Dobra, już myślę, że mogę sobie natworzyć trochę tych bandaży. 3. Super. Lepsze to niż nic. Mołotowa dalej nie. Naftę potrzebuję. Jest typ. Ej, gdzie jest mój celownik? Jop! Wow! Już? Super! Patrz, 4000, no i to ja szanuję. Ale zaraz do Hot Springsów? To dobrze, do Taker chyba, nie? To super. 3000 to już jest dobry deal. Dobra, zdawało mi się, że był tam znak zapytania, ale... Taker, jesteś nic tam? Mi po tym. Obóz wieczysty nie będzie już wam przeszkadzał. Załatwiłem ich. Co do kurwa sztuki. Dobra robota. Chyba naprawdę miałeś jakieś rachunki do wyrównania. Alkaj mówi, że podobno wieczyści polują na motorowców. Po prostu zadarli z niewłaściwym gościem. Bez odbioru. A, co to? Maczeta. Ale to tym już kosiarki to lipa.
Dobra, wszystko pozbierane raczej. Paliwko jeszcze. Świetnie, na początku naprawdę się martwiłem, że tego paliwa będzie bardzo mało i trzeba będzie uważać na to. Ale okazuje się, że jest tego całkiem sporo i da się wyżyć. Dobra, jazda z tym. No to jazda. Do pełna. Świetnie. Ty, gdzie jest ten? Tutaj jest. Zabrać cię do domu. Nauczyć żyć. Więcej gówno od wieczystych. Jezu, Carlos, żyj zgodnie ze swoimi zasadami i daj sobie spokój. Gdzie teraz? Moment, moment. Żebym ja nie pojechał gdzieś, gdzie nie chcę. Fabułę. Jest tak. To mam zaznaczone, ale to daleko. Copland. Pokaż po kolei w takim razie. Gdzie jestem najbliżej? To nie. To. Tu. Być do Coplanda. Dobrze. To myślę, że tutaj można śmignąć. Już właściwie i tak szybko podróż. Puszczamy. Hej, dobrze cię widzieć. Hej, no, ty ma ziomek. Więc kilka miesięcy temu wybiegł szalonego Uniego. No wiesz, zbieraliśmy rzeczy. St. John, mam dla ciebie robotę. Cope. Chcesz, żeby Manny zajął się twoją maszyną? Jest na to tylko jeden sposób. Muszę zrobić parę kursów. Pamiętam. Musisz zająć się obozem łupieżców niedaleko tych spalonych ruder wzdłuż autostrady Cascade. Wiesz, o czym mówię, prawda? Tak, wiem. Daj znać, jak będziesz chciał wiedzieć więcej. No. Właściwie nie ma co tłumaczyć. Pokaż zaznaczone. Jest. O, jak bliziutko. Już jadę. Nic. Dick, jak się masz? Damon, jak leci? Kurde. Hajsu to ja nie mam za bardzo na to. Setkę. No dobra. Trwała rzecz. Dobra. Dzięki, Dickan. Hej, Dick, siema, stary. Cześć, mam. Oj, oj. Już niedługo i będę miał problemy z tankowaniem tutaj. Niedługo będę coś miał. Dobra, wpadnij do mnie później. Na razie. Dobrze cię widzieć, Dick. Otworzę bramę. Ociągasz się, mistrzu, z tym otwieraniem. Hej, to za znaczniki. Bardzo ciekawe. Zaraz, zaraz. Muszę to sprawdzić. Co to jest? Jak się tam dostać? Wybacz. Może wskoczy tutaj? Nie. Patrz, już znikły.
Dobra, trudno. Jadę dalej. Teren badań. Aha! Teren badań Niro. I zapewne jakaś pozostałość po misji, w której już brałem udział. O! Czuję pułapkę. O, ambulansu jeszcze nie miałem okazji otwierać. Czyżby tam były leki? Fuck. No i mam maksa. Ale dałem. O, mogę stworzyć. Super. O, widzę ludzi po prawej, chyba. A może nie? Nie, to nie ludzie. To ja nie wiem, co to za pytania tam było. Idę ze swoim tropem. Kierujesz do tego obozu przy autostradzie. Co jeszcze można powiedzieć? Niewiele. Śledzili jeden z naszych kursów. I za bardzo się zbliżyli. Wysłałem człowieka, żeby to sprawdził. Nie wróci. A po niego kogoś wysłałeś? Tak. Takiego jednego Deacona St. Johna. Bez odbioru. A. Wyczucysta. Dobra, ślad się urywa, bo koleś przyszedł przez rzekę. Świetnie. Jest tu coś. Dobra, zobaczmy. Co tu się dzieje? Tam jesteś. Goni mnie? Nie. To tutaj. Co my tu mamy? Ha, wciąż sobie radzę. Chyba wpadł w pułapkę. Gość nazywa się Copeland. Ilu ludzi tam mieszka w obozie? Ilu? Ilu pytam? Ja nic nie wiem. Przysięgam, nic nie wiem. Jak ci się to podoba? Co? Masz problemy z oddychaniem? Trudno ci mówić? Ej no. Że ci pomogę! To co będziesz gadać? Dorwaj cuki syna, to zabójca!
What? A to dziadostwo. Gdzie oni są? Jakoś średnio widzę. A, tylko trzech. Zaraz cię uwolnię. Co? Co? Nie jest... Przysłał mnie Cobb. Chodź, wstawaj. O, mój Boże, dziękuję, dziękuję. No chodź. Na wypadzie po zapasy. Oni nas śledzili. Nie wiedziałem, co robić. Hej, cicho. Możesz biec? Co? Tak, tak. No to biegnij. Ruchy. Dzięki. Ocaliłeś mnie. Powiem Cobbowi. Good job. 4 koła do Copelanda. Ach, szkoda, że nie mogę wybierać, do kogo chcę dawać reputację, tak jak czasem, kiedy frywolnie kogoś ratuję. Dobra, pozbieram szmaciarzy. Gitara. Szmaty to jest to, co... Fuck! Znowu! Nie lubię tych pułapek. Wszyscy? Chyba jeszcze jeden powinien być. Oj, dobra. Wracamy do maszyny. Czy jakieś grzyby, jagody po drodze się znajdą? Zastanawiam się, czy przypadkiem nie wziąć tego skilla, dzięki któremu będę miał zaznaczone na minimapie wszystkie materiały. Czy nie do końca materiały, ale grzyby, owoce, tego typu rzeczy. Mogłoby to być przydatne, bo teraz muszę spamować ten przycisk. A, Max. Okej, do naprawy. O, już mam full zestaw, zdaje się. Jeszcze apteczkę stąd wezmę. Super. Czyli co? Misja wykonana. Teraz kolejna. To jest coś z buzerem. Opus wypadowy i Niro. Pokaż, gdzie to będzie. Coś nie jestem pewien. Słaby kolor tego zaznaczenia. Czy tu? Tak. Dokładnie tu. No to jedziemy tam. Szybkiej podróży nie ma co używać. Bo potrzebuję znaleźć tutaj paliwo może. Chociaż myślę, że mam 90% około. To nie jest mi konieczne. A, fajnie by było, jakbym znalazł trochę wabików też. To jest zaiście przydatna rzecz, wabiki. Użyj. No i teraz mogę wziąć. Potrzebuję złomu.
to szmata. Kurde, no. Przyciskałem, a koleś nie chciał atakować. Czasem mnie to baguje trochę. O, jagody. Chyba. Nie, to nie jagody. Malina? A ja nie mam żadnego przepisu związanego z malinami. No to sobie poszabrowałem. Przedostatni samochód, ale niestety benzyny nie znalazłem. To nie do końca dobrze. Otwieraj to, otwieraj. Może tłumik będzie. Albo wabik. To by było super. Ej. Niestety. Ty. Zostaw. Paliwa tu szukałem jakby co w klopie. Nie ma. Dobra. Nie ma co się oszukiwać. Jak nie ma, to nie ma. Jadę. Jak mam około 90%, tak myślę, to dojadę na spokojnie. Dobra, tankowanie. Chyba. Jest paliwo? Nie widzę. Znalazłem twojego człowieka. I co, żyje? Lewo co? Wraca do was na piechotę. Lepiej wyślij kogoś po niego. Tak zrobię. Dziękuję, Sencho. Bez odbioru. O! Super. Dobra, ale ja jestem tu po paliwo, którego nie widzę. Jest co zrobić. Tak, młotowa. Mało, mało. Byłem pewien, że tutaj paliwko było, no. Musi być. W końcu zasilałem tym paliwem stację Niro, która tutaj jest. Dobra, podejdę tam bliżej pod stację. Tutaj. No nie widać. Lepiej, żeby było tutaj coś wartego tego całego zachodu. Okej.
Nie spodziewałem się, że w środku znajdę paliwo. No trudno, nie ma. A to jestem zaskoczony tym faktem. O, leży paliwo, ojejku. Proszę, to się nigdy nie skończy. Jedziemy. Sklej tam. Kurde, daleko to się okazuje jednak. Kirajem. O! Nie spodziewałem się takiego towarzystwa. I co tam się dzieje? No, pokazać łebki. A, chyba trzeba do nich podejść. O, krab! Właź do środka. Shit! Kurde! Ty żart. O kurde! Jeszcze raz! Damn it! No nie! Jeszcze zombiak. Może bij się z tym niedźwiedziem, a nie ze mną. O, właśnie tak. Skąd się ten niedźwiedź wziął? Ja pierdzielę.
Kubany, nieźle mnie zaskoczył. Akurat w momencie, kiedy napadałem na ich bazę, nie? Dobra, czy tam ktoś żyje jeszcze? Żyje. Na górze. Kurde, jeszcze tu gdzieś. Zaskoczę ziomka. Siemano. Bęk. Ale słaba ta snajpa. Okej. Okay. Wygląda jak dane. Chociaż gdzieś tu, ale to chyba zombiaki. Tak. Dobra, teraz już dane na 100%. Czyli tak, paliwko jest. Ale najpierw to ja się zajmę głośnikami, nie? O ile takowe są. Pewnie, że są. A? Gdzie jeszcze? O, ziomek tam chodzi. Duża ta stacja. Podwójna taka. Dobra, już widzę, gdzie trzeba iść. Jeszcze dwa głośniki. A ja gdzieś w oddali słyszę jakieś głosy. Tak jakby coś z radia mówiło. Nie wiem co to. Bo wydaje mi się, że jeszcze tu będzie głośnik. A jak to otworzyć? Może jednak tu już nie? Dobra. Sobie ominę. Czyli tak, paliwko teraz. Tu jest generator. Aha, tu jest generator. No.
Benzyna w generatorze się skończyła. Jak zwykle. To było zbyt proste. Paliwo. Tak jest. Właśnie tak. Dobra. Uszkodzony. Ajaj. No i proszę. A, to tyle wystarczy. Zielone światło. Zielone światło, to dobrze. Cholera, to ich wszystkich ściągnie na głowę. O krap. Gdzie to jest? Aha, chyba to. Jak to wyłączyć? Da radę? No, dużo jest tutaj tego. Może by tak... w ten sposób? Nie. Ej, no zginiesz. Co za typ. Dobra, spróbuję tak. Też nie idzie. Aj, się nazłazi dziadostwa. HP. No i idź. Wydaje mi się, że to już będzie ostatni w takim razie. Tam już zrobione? Dobra, sprawdzimy. Odpalaj. Chyba... kuźwa. Niedobrze. Wyłączaj to. Aj. Jak wpadnę tutaj, to będą jaja. Grind. No, oby to był już ostatni. Co tutaj?
sprawdźmy. Chyba jest okej. Na szczęście. W końcu. Trochę się namęczyłem z tą stacją Niro. A, dobra. Oni i tak sobie będą takie pojedyncze zombiaki przychodzić, bo to jest otwarty teren, nie? Wbijaj, ziomy. Coś wartego tego całego zachodu. Kolejny mikrorejestrator Niro. Cześć, mam cię zastąpić. W końcu, kurwa. Jezu, padam na twarz. Przegapiłem coś? Nie uwierzysz mi, ale rano przyłaziła tędy jakaś pieprzona pielgrzymka. Co ty w ogóle gadasz? No pieprzony kult. Północy goście z ogolonymi łbami. Niektórzy nieźle pochlastani. Cały konwój wypełnionych sekciarzami vanów i ciężarówek. O, rany. Widziałem już tych klaunów. Śpiewanie. Jakiś kłopot, coś o ukorzeniu, byciu wolnym, podążaniu ścieżką. Nie, tak. Mówią na siebie wieczyści, spoczywaj wiecznie. Mają Mesjasza, co myślisz, że to wszystko to część jakiegoś planu? Gdzie jechać? Na południe. Więcej nic nie wiem i gówno mnie to obchodzi. No dobra, mam się dobrze. O, chyba, a nie, niestety. Kurde, no. Zaczyna mi brakować tych materiałów, a przede wszystkim tych tyczących się zdrowia. Ciekawe, czy tutaj będzie jeszcze jeden, ten adaptor Niro. Oby. Nie ma. To by było zbyt piękne, no. Znowu kosiara. Dobra, zdaje się, że wszystko już zrobione tutaj. Okej, można spływać. Gdzie mój motor? Jest. To była największa stacja Niro, jaką do tej pory miałem okazję wyczyścić. A, jeszcze tam była jakaś ta laska. Chciałem sprawdzić, co to chodziło. Chyba wystarczy. Zaraz zobaczymy. A? Nic. Chyba nic. Dobra. Odjazd. Co tu dalej mamy? Antybiotyki, czyli kradzież. Dobra, i tutaj powinna
spaść reputacja do żelaznego Majka, czyli prawidłowo. Tutaj mamy oczyść obóz wypadowych upieżców, czyli taka standardowa zabawa z tymi oszołomami. Będziemy jechać w takim razie na to, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku, a wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentować odcinek, jeżeli wam się podobał. Cześć!